Jak powstało rolnictwo biodynamiczne? Przede wszystkim należy pamiętać, że rolnictwo biodynamiczne to jeden z kierunków rolnictwa ekologicznego. Tak zostało uznane, natomiast powstało w całkiem inny sposób niż rolnictwo ekologiczne. Po pierwsze, powstało wcześniej. Powstało jednego wykładu w czerwcu 24 roku, gdzie austriacki myśliciel i filozof Rudolf Steiner, poproszony przez właścicieli dużych gospodarstw wiejskich, zastanowił się po 8 wykładach, co należy robić w związku z rozpoczynającą się degradacją środowiska, stosowania nawozów sztucznych, które już wtedy zauważono, że mają negatywny wpływ na rolnictwo. Przyjechał do Kobierzyc koło Wrocławia i tam te 8 wykładów, które prowadził, zostały stenografowane, a następnie opublikowane w formie książkowej. Książka nosi tytuł Kurs Rolniczy. I od 20, w zasadzie momentu, kiedy została wydana, cały czas niezmieniona stanowi podstawę działalności rolnictwa biodynamicznego. Jeżeli Państwo bylibyście zainteresowani tą książką, to zapraszam do kontaktu poprzez naszą stronę internetową. Pomogę w jej udostępnieniu. Dziękuję. Idąc dalej. Jakie są założenia metody biologiczno-dynamicznej? A więc są trzy. Po pierwsze, stosujemy tak zwane preparaty biodynamiczne. Preparaty biodynamiczne to są pewne środki, które służą do nawożenia gleby. Jest ich 9 i stosujemy je w bardzo, bardzo małej, bardzo małych dawkach, minimalnych, wręcz ułamkowych. Można powiedzieć, że o charakterze homeopatycznym. Preparaty stosowane są do oprysku gleby, do oprysku roślin i do zwiększenia skuteczności kompostu. Steiner przyjął nazwę, która się przyjęła i do tej pory jest stosowana, mianowicie 9 tych podstawowych preparatów nazwane jest numerami od 500 do 508. Wszystkie preparaty sporządzane są według bardzo ścisłych receptur, zarówno jeśli chodzi o składniki, jak i sposób ich wytwarzania w określonych porach roku. I to jest to pierwsze założenie rolnictwa biodynamicznego. Drugie założenie zakłada, że ziemia nie jest w próżni, tylko działa, cykl życiowy roślin i zwierząt jest pod wpływem kosmosu, pod wpływem położenia księżyca, to jest może najłatwiejsze, ale również pod wpływem innych planet Układu Słonecznego, całego Układu Słonecznego. Racjonalnie można sobie to wytłumaczyć na przykład masą, że księżyc ma jest bardzo blisko, ma niewielką masę, natomiast są planety, które w swojej wielkiej masie, mimo dużego oddalenia, muszą w jakikolwiek sposób wpływać na Ziemię, aczkolwiek ich cykl obiegu jest bardzo, bardzo powolny, w związku z tym trudniej to zauważyć niż to, co się dzieje z Księżycem. Czyli kosmos wpływa na cykl życiowy roślin i zwierząt. W naszym przypadku głównie chodzi o rośliny. Pytanie jest, w jaki sposób ten wpływ jest zauważalny. No i tutaj z pomocą przychodzi kalendarz biodynamiczny, o którym kilka słów zaraz powiem. Kalendarz biodynamiczny właśnie podpowiada rolnikom, w jaki sposób w danym momencie w roku stosować odpowiednie zabiegi agrotechniczne. Wreszcie trzecia i ostatnia zasada to zasada ekonomiczna, która zakłada, że każde gospodarstwo jest samowystarczalnym ekonomicznie organizmem. Spójrzcie Państwo na to, jak to się dzieje w tej chwili w rolnictwie konwencjonalnym. Jakby rolnictwo się rozwija w takim kierunku, że w ogóle już nikt nie myśli o ekonomii, nikt nie myśli o samowystarczalności. Gospodarstwo konwencjonalne ze swojego funkcjonowania musi dostarczać materiału siewnego, musi dostarczać środków ochrony roślin.
najróżniejsze inne rzeczy dla zwierząt. I na samym końcu okazuje się, że nawet ekonomicznie nie funkcjonuje to dobrze, ponieważ wymagane są dopłaty, które w ogóle pozwalają rolnikom funkcjonować. Steiner w 24 roku wskazał na to, że bez względu na wielkość gospodarstwa, czy jest to małe gospodarstwo, czy bardzo duże, ono powinno być samowystarczalne ekonomicznie. Powiedział wręcz w ten sposób, że gospodarstwo rolne jest jakby zamkniętym organizmem, niezależną strukturą, gdzie wszystkie żyjące, czyli rośliny, zwierzęta i ludzie, żyją w symbiozie i w dobrostanie. Tak? Zarówno rośliny zapewniają pożywienia zwierzętom, zwierzęta zapewniają, dostarczają kompostu dla roślin, no ale ludzie mają, korzystają z tego całego połączenia i dostają premię w formie ekonomicznej. Czyli patrząc, podsumowując te założenia metody biologiczno-dynamicznej, możemy po pierwsze zwrócić uwagę na absolutną samowystarczalność gospodarstwa bez względu na jego skalę. Co też bardzo odbiega od tego, co się dzieje w tej chwili w rolnictwie konwencjonalnym, gdzie no, efekt skali rzeczywiście przeważa. Ta samowystarczalność jest możliwa tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy jest duża bioróżnorodność, czyli bardzo dużo najróżniejszych organizmów wspólnie funkcjonuje w ramach jednego gospodarstwa. Oczywiście patrząc na to założenie na przykład dotyczące kalendarza biodynamicznego, widzimy, że bardzo istotnym elementem jest obserwacja natury. Nie można się trzymać sztywno reguł, nie można stosować instrukcji tego, co zostało zasugerowane, tylko należy elastycznie podchodzić do na przykład do pogody, czy do tego, co mówi kalendarz, ponieważ w każdym miejscu na Ziemi ta pogoda jest trochę inna i mimo, że kalendarz jest dopasowany do miejsca, w którym jesteśmy, to jednak występują najróżniejsze anomalie, które no, przez samo doskonalenie trzeba obserwować, trzeba nabierać doświadczenia i wdrażać. I wreszcie do dążenia do perfekcji w skali własnego gospodarstwa, żeby skupiając się na gospodarstwie, starać się to robić jak najlepiej, nie tylko się samo doskonalić, ale również prowadzić do tego, żeby gospodarstwo funkcjonowało jak najlepiej. Wracając do preparatów. Preparaty możemy podzielić na dwa rodzaje, na preparaty opryskowe i na preparaty kompostowe. Preparaty opryskowe stosujemy do oprysków na rośliny i na glebę, podczas gdy preparaty kompostowe służą do ulepszenia tego podstawowego nawozu, jakim jest kompost. I można powiedzieć, że preparaty aktywują i pobudzają energię tkwiącą w ziemi, tkwiącą w glebie i pozwalają bardzo sprawnie funkcjonować w cyklu rocznym. Ponieważ kwestia tych preparatów jest trochę bardziej skomplikowana, w związku z tym nie chciałbym się rozwodzić nad szczegółami, natomiast wszystkich Państwa, którzy byliby zainteresowani zgłębieniem tego tematu, zapraszam na kursy preparatów. W Polsce organizowane są takie kursy dwa razy do roku i wszyscy Państwo jesteście mili widziani. Jak mielibyście tylko ochotę, proszę o kontakt i pomogę w uczestniczeniu w takim kursie. Założenie preparatów było również takie, żeby wszystkie surowce, które te preparaty wymagają, można było znaleźć w gospodarstwie. Są więc odchody zwierząt przeżuwaczy do preparatu 500. Jest zmielony krzem, czyli taka mączka. Wreszcie są rośliny zasuszone i przygotowane. Takie bardzo podstawowe, jak pokrzywa, jak mniszek lekarski, skrzyp polny, krwawnik, kozłek lekarski, no i kora bzu, i kora demo, przepraszam.
W zasadzie to o preparatach już bym nie chciał więcej Państwu opowiadać, aczkolwiek proszę o konkretne pytania, jeżeli byście Państwo mieli taką potrzebę, albo zapraszam na najpierw na naszą stronę internetową, gdzie trochę więcej o tych preparatach jest napisane, może takie podstawowe pytania zostaną rozwiązane poprzez po prostu przeczytanie informacji, które mamy na stronie. Patrząc na kalendarz biodynamiczny, od razu mówię kalendarz dni siewu Marii Thun. Tak się, Maria Thun była osobą, która uprawiała biodynamikę całe swoje życie, była przede wszystkim ogrodnikiem i naukowcem. I tak naprawdę to ona opracowała cały model działania tego kalendarza. Można powiedzieć, że jest to terminarz, który jest opracowany w formie zaleceń. Należy go stosować, ale to nie jest jakby przymus. Należy obserwować przyrodę i kalendarz ma być tylko narzędziem pomagającym. Kalendarz jest tak skonstruowany, że uwzględnia najkorzystniejsze dni i godziny, właśnie nawet godziny, nie tylko dni, do uprawy oraz wskazuje na terminy krytyczne, w których nie powinno się dokonywać żadnych zabiegów. Kalendarz Marii Thun ma bardzo długą tradycję i jest wydawany na całym świecie. Jest wydawany w 21 językach, w tej chwili już od 57 lat. W związku z tym baza obserwacji, doświadczeń wielu osób w zasadzie na całej Ziemi jest bardzo duża. Również w Polsce kalendarz funkcjonuje od dłuższego czasu, bo od 84 roku, kiedy został po raz pierwszy wydany, czyli mamy 37 lat obserwacji. Kalendarz myślę, że jest bardzo popularny. Nie wiem, jak to jest w stosunku do innych kalendarzy, chodzi o skalę sprzedaży. Natomiast to jest skala kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy rocznie. Maria Thun niestety umarła, natomiast pracę swojej matki kontynuuje syn Matthias Thun, który z jednej strony jest mistrzem pszczelarstwa i od 65 roku zajmuje się badaniem rytmów kosmicznych na pszczoły. Tak się składa, że pszczoły czy rodziny pszczele również zabiegi przy rodzinach pszczelich należy przeprowadzać w oparciu o ten kalendarz. Jak również Matthias Thun prowadzi wydawnictwo, które się zajmuje przygotowaniem i wydawaniem dni siewu. Kalendarz jest charakterystyczny, widzicie Państwo na tą żółtą okładkę, jest dostępny w zasadzie wszędzie, gdzie jest prasa, w kioskach, na poczcie, w księgarniach, można go zamówić przez internet. Jeśli chodzi o cenę, no to zaczyna się od 15 zł, nie jest to, myślę, dużo. No właśnie, czym wyróżnia się ten kalendarz od innych kalendarzy? No, to, co powiedziałem, przede wszystkim bardzo długi już okres w praktyce rolniczej. Bardzo istotne tutaj jest to, że kalendarz opiera się o obserwacje i obliczenia astronomiczne. Co roku takie obliczenia są robione. Dlaczego jest to istotne? Ponieważ są kalendarze, które jakby upraszczają to i wykorzystują znaki zodiaku nie astronomiczne, które mają przecież różne szerokości kątowe, bo konstelacje są w różnej wielkości, tylko to upraszczają, dzieląc całą sferę 12 znaków zodiaku na równe 30 stopni kątowych, czyli jakby upraszczając bardzo, a takie uproszczenie jest niedopuszczalne w przypadku kalendarza, bo po prostu rodzi błędy. Proszę na to zwracać uwagę, szukając dobrego kalendarza, bo to jest chyba podstawowe i fundamentalne, żeby były to obserwacje astronomiczne, a nie uproszczenia, które się stosuje w astrologii. Proszę zwrócić uwagę również, że kalendarz przygotowała osoba, która była do tego zawodowo przygotowana. Obserwowała nie tylko księżyc, ale znalazła pewne zależności wynikające z ruchu planet, z wpływu tych planet naszego Układu Słonecznego na tle znaków zodiaku.
czyli na rośliny, można powiedzieć, oddziaływują, jak mówił Steiner, siły kosmiczne, a tak już upraszczając, no to oczywiście Słońce, Księżyc i planety, które przecież funkcjonują w jakimś rytmie na wegetację roślin. Zwłaszcza tutaj ten Księżyc jest tak zauważamy bardzo mocno wpływa na ludzi, ale również wpływa na rośliny. Tak prosto, na czym polega działanie tego kalendarza? Otóż Maria Thun podzieliła rośliny na cztery rodzaje. Na rośliny, które są korzeniowe, liściowe, kwiatowe i owocowe. Co to oznacza? Rośliny, gdzie najistotniejszym elementem dla nas jest korzeń, na przykład marchewka czy pietruszka, to jest roślina korzeniowa. Tam, gdzie najważniejszy dla nas jest liść, na przykład sałata czy kapusta, to jest roślina liścia. Mamy jeszcze dwie rośliny kwiatowe, no, bardzo dobrym przykładem jest kalafior i owocowe, czyli wszystkie te, które wydają owoce i warzywa. Te części roślin, czy te rośliny, których części są dla nas najważniejsze, przyporządkowano do znaków zodiaku i do żywiołu. W związku z tym Księżyc i Słońce przechodzą przez odpowiednie konstelacje znaków zodiaku, ma wpływ na odpowiednie rośliny i na tej podstawie został skonstruowany kalendarz, który możecie Państwo kupić. Dla tych Państwa, którzy chcieliby więcej zgłębić temat kalendarza, zapraszam do kupienia książki Zalecenia na podstawie badań konstelacji Marii Thun, która taką książkę napisała i pokazuje tam dokładnie mechanizm działania tego kalendarza. To po prostu zgłębia tą wiedzę, która jako instrukcja jest w dniach się na początku. Oczywiście zapraszamy też do szkoleń dotyczących kalendarza, które oferuje nasze stowarzyszenie. Osoby, które byłyby zainteresowane, proszę o kontakt i no, zapraszamy na szkolenie. Taką pierwszą informacją i trochę szerszym tłumaczeniem, czym jest kalendarz biodynamiczny, jest informacja na naszej stronie internetowej, na którą zapraszam, gdzie staraliśmy się dość dużo powiedzieć. Tyle, jeśli chodzi o kalendarz. Tu jeszcze podam Państwu taką ciekawostkę, że jest aplikacja na Maca, która się nazywa Thun Calendar, czyli osoby, które używają iPhone'a lub mają Maci, mogą z takiej aplikacji korzystać. Nie znalazłem aplikacji na Androida, w związku z tym nie mogę jej tutaj przytoczyć, bo po prostu nie znalazłem takiej. Tyle o kalendarzu. Może teraz chciałem powiedzieć o ruchu Demeter w Polsce. Więc patrząc na fakt, że w roku 1924 ten ruch został stworzony, pierwsze duże i bardzo istotne gospodarstwo rolne powstało już 5 lat później, czyli w 1929 roku. Dość szczególna osoba dla historii Polski, Stanisław Karłowski w Szelejewie przestawił swoje gospodarstwo, które było konwencjonalnym, ale bardzo duże, 1760 hektarów, na rolnictwo biodynamiczne. Nie zrobił tego od razu, robił to sukcesywnie przez 4 lata, no ale w końcu go przestawił i skala działania tego gospodarstwa, jak również zaangażowanie Karłowskiego w promowanie tej metody powoduje, że Polska w dość szczególny sposób się przysłużyła całemu ruchowi. Dla porównania powiem, że w Niemczech taki areał został osiągnięty dopiero pod koniec lat 50., jaki był w Polsce. Oczywiście to powodowało, że
przy gospodarstwie w Szalejewie zaczęto publikować wyniki badań. Karłowski również starał się na polski przetłumaczyć książki czy artykuły, które dotyczyły tej nowej metody i ją po prostu bardzo mocno popularyzował. Gospodarstwo działało jako biodynamiczne do roku 1939. Wojna niestety przerwała ten rozwój. Karłowski zginął na samym początku wojny w 1939 roku i w zasadzie spowodowało to zahamowanie ruchu Demeter czy biodynamicznego w Polsce, chociaż jego gospodarstwo przetrwało do dnia dzisiejszego. Jest to konwencjonalne, bardzo duże gospodarstwo, strategiczna spółka Skarbu Państwa w zasobach Skarbu Państwa, która funkcjonuje do dzisiaj. Po wojnie jakby też zapomniano o ruchu Demeter. Pierwszą osobą, która zaczęła się tym interesować, był pan Julian Osetek, który swoje gospodarstwo ekologiczne przestawił na gospodarstwo biodynamiczne na początku lat 60. Zaczął się tą metodą nie tylko interesować, ale ją promował. Nazwisko Osetek będzie się przewijało nie tylko przez naszą rozmowę, ale pewnie dla tych osób, które będą zainteresowane też później, ponieważ wnuczka pana Juliana prowadzi w tej chwili wydawnictwo, które publikuje książki, które polecam, dotyczące tej metody. W 2005 roku powstało Stowarzyszenie Demeter Polska. Jakie są zadania stojące przed marką Demeter? Przede wszystkim najważniejsze to jest certyfikowanie produktów marce Demeter, certyfikowanie gospodarstw, czyli doprowadzenie do sytuacji, w której gospodarstwa prowadzą swoją działalność według metody biodynamicznej, a co za tym idzie, produkty, które zostają wytworzone, mają właśnie tą szczególną, wyjątkową jakość i nie ma od tego odstępstw. Tutaj warto zwrócić uwagę na bardzo duży potencjał dla przedstawiających produkcję na biodynamiczną, z tego powodu, że produkty biodynamiczne cieszą się bardzo dobrą ceną, to znaczy są kilkanaście procent droższe niż produkty rolnictwa ekologicznego i to jest zjawisko, które jest na całym świecie, to nie jest tylko w Polsce, w związku z tym można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju trend. O Stanisławie Karłowskim powstał film, który się nazywa W służbie gospodarce, ponieważ była to osoba bardzo szczególna, znaczy ona nie była rolnikiem jakby od razu, tylko do tego rolnictwa doszła, będąc bardzo prominentnym ekonomistą, osobą, która była bankowcem, dyrektorem banku handlowego, osobą, która się zajmowała również ekonomią państwa, był to senator, ale również był to doradca rządu i miał bardzo duże zasługi i jakiś taki talent do tworzenia różnych organizacji, które przetrwały do dzisiaj. Takim może przykładem jest Związek Banków Polskich, czy Związek Zdrowisk Polskich, czy Związek Hodowców Koni. Wszystko to są rzeczy, które stworzył właśnie Karłowski przez te 20 lat między wojną. Na dole macie Państwo adres YouTube, gdzie możecie po prostu znaleźć, w tym trwa 25 minut, czy nie wiem. Jaka jest rola Demeter Polska w trosce o żywność i środowisko? No głównie taka, że wszędzie na świecie marka Demeter zapewnia ten sam bardzo wysoki standard poprzez certyfikację produkcji rolnej. Marka Demeter jest rozpoznana na całym świecie, co też jest wielkim plusem. Nie musimy znać producentów, żeby mieć pewność, że dany towar na pewno jest najwyższej jakości. Jakie są korzyści dla konsumentów? No przede wszystkim
polscy konsumenci mają pewność, że produkty zarówno polskie, jak i zagraniczne, które są w tej marce Demeter, są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Dla rolników głównie, znaczy główną korzyścią jest fakt, że rolnik na pewno będzie miał premię przy sprzedaży swoich produktów, które są certyfikowane, ponieważ one są po prostu droższe. Inną korzyścią bardzo istotną dla rolników jest fakt, że popyt na produkty Demeter bardzo, bardzo rosną na świecie, w związku z tym niezależnie od koniunktury na rynku produktów rolnych, producenci Demeter mogą się spodziewać tylko i wyłącznie tendencji wzrostowej. Dla ogrodników, amatorów, no myślę, że jest to pewność tego, że produkty, które będą wytwarzać, będą rzeczywiście miały wyjątkowe cechy, głównie smakowe, bo to jest też taka cecha, która charakteryzuje, że one są po prostu szczególne jakości, bardzo dobrze smakują. Jak wspomagać nasz ruch? No przede wszystkim zapraszam do aktywnego obserwowania naszej strony internetowej i strony na Facebooku, którą bardzo bym chciał zaktywizować. Zapraszam do inicjatyw Demeter Polska, głównie szkoleń technicznych. Państwo tutaj zwracacie uwagę na to, że te rzeczy, które mówiłem, są takie ogólne, natomiast one są jakby wstępem do tych wszystkich specjalistycznych szkoleń i wykładów oraz konferencji, które organizujemy, na które bardzo serdecznie zapraszam. Następnie dla tych Państwa, którzy uprawiają, warto jest stosować się do kalendarza biodynamicznego, poznać go dobrze, zacząć rozumieć tę metodę jakby praktycznie i w ten sposób wspomagać naszą pracę. Oraz oczywiście pogłębianie wiedzy biodynamicznej w oparciu o literaturę czy w oparciu o nasze szkolenia, czy w ogóle poprzez wspieranie samej marki Demeter, żeby innych szkolić i tłumaczyć, dlaczego ona jest taka szczególna i jak ją rozpoznawać i przede wszystkim jak korzystać z tych produktów. Widzicie Państwo, na każdym slajdzie u góry jest logo Demeter, ale proszę zobaczyć, jak to logo jest lokalizowane na produktach. Każdy produkt musi być opatrzony tym logiem w środku, przy ramce, przy górnej ramce. Teraz, jeżeli wchodzicie Państwo do sklepu, na przykład z winami, patrzycie Państwo na półki, to bardzo łatwo jest dostrzec ten znak Demeter. I tak jak na naszym slajdzie, nie widać dokładnie, jakie to jest wino. Można się domyślić, że jest czerwone. Nie znamy ani szczepu, ani kraju pochodzenia. W zasadzie nic nie wiemy o tym winie, ale już możemy stwierdzić, że na pewno jest to wino Demeter, czyli ma tą jakość. I podobnie jest z innymi produktami. Tutaj taki też skrajny przypadek to są kosmetyki, ponieważ są też kosmetyki, które są certyfikowane w bacie Demeter, a kosmetyki mają zunifikowane opakowania i mimo, że producenci konkurują na te opakowania, to jednak bardzo ciężko się wyróżnić na półce. Natomiast logo Demetera jest zauważalne z daleka i nawet nie znając producenta, mamy pewność, że ta jakość jest duża. Proszę pamiętać, że dotyczy to produkty z tym znaczkiem, to jest mniej więcej 3% produktów rolnictwa ekologicznego, czyli taka bardzo duża elita. Ciekawostką jest mąka produkowana przez gospodarstwo Juchowo. Tutaj ciekawostką jest to, że prosty produkt jak mąka, która jest kwestią tylko zmielenia ziarna, była bardzo, ten proces jest był bardzo taki uważny, dokładny. Warto się tym zainteresować dla osób, które interesuje mąka, ponieważ sposób jej mielenia
opakowania oraz pochodzenie ziaren i czas ich zbioru i czas ich mielenia dokładnie został przygotowany i przeanalizowany. Jest to produkt bardzo szczególny, zresztą dostrzeżony, ponieważ w zeszłym roku ta mąka dostała dwie bardzo istotne nagrody. Wiecie, dostrzegł ją pan minister rolnictwa i dał wyróżnienie, jak również na targach Natura Food w Łodzi mąka orkiszowa została wyróżniona jako wyjątkowy produkt roku. Patrząc, wchodząc do sklepu, trudno jest zauważyć, jakie są produkty polskie, a jakie są produkty zagraniczne. Pewnie te produkty produktów zagranicznych jest więcej, natomiast mamy produkty polskie, które świetnie się sprzedają na świecie. Poza mąką, o której powiedziałem, chciałem tu przytoczyć dwa jeszcze takie produkty szczególne, mianowicie produkty z mleka koziego, czyli kozie sery z gospodarstwa państwa Jasionków. Produkt jest o tyle szczególny, że jest bardzo długo na rynku i ma wyjątkową jakość, stałych odbiorców w Polsce i za granicą. No jest naprawdę wart polecenia. Mamy też producenta borówki amerykańskiej, to jest w ogóle unikat na skalę świata, natomiast producent cieszy się nie tylko tym, że jest bardzo poszukiwany jego produkt, natomiast ta jakość jest zauważana, zwłaszcza teraz, kiedy są upały. Ta borówka wysyłana bardzo daleko utrzymywała swoją świeżość i smak przez bardzo długi czas. Myślę, że normalne produkty nie wytrzymają tak długo. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na naszą stronę internetową, gdzie staraliśmy się trochę szerzej opisać, rozłożyć całe zagadnienie rolnictwa biodynamicznego na najróżniejsze elementy i dokładnie je wytłumaczyć. Z jednej strony są to kwestie tych podstaw metody, z drugiej strony możecie Państwo zobaczyć, w jaki sposób następuje przetwórstwo albo jak się podchodzi do poszczególnych różnych zabiegów czy produkcji. W zasadzie każdy produkt tutaj opisany to jest jakaś nisza, która jest bardzo głęboka. No, na przykład przykładem może być produkcja miodu albo hodowla grzybów, ewentualnie właśnie przetwórstwo. Strona również posiada informacje takie ogólne dotyczące Demetera. Widzę, że Państwo pytacie tutaj o gospodarstwa biodynamiczne. Na naszej stronie nie ma takiej informacji. W zasadzie tutaj troszeczkę RODO nie sprzyja takiej promocji poszczególnych gospodarstw. Natomiast jeżeli Państwo szukalibyście danych statystycznych albo chcielibyście zobaczyć, jak to wygląda w ogóle, jak Polska wygląda w stosunku do innych krajów na świecie, to zapraszam na stronę Demeter International, gdzie takie statystyki są prezentowane i, no i można to po prostu zobaczyć. Jak widzicie Państwo, są dwa adresy, one są połączone, w związku z tym, czy piszecie Państwo demeter-polska.pl czy demeter.org.pl, to jest dokładnie przekierowanie do tej samej naszej strony. Jeżeli mielibyście Państwo uwagi albo komentarze do strony, to oczywiście proszę o kontakt, z przyjemnością wysłuchamy albo nawiążemy dialog z tymi, którzy chcieli. Pewnie będziecie Państwo albo część z Państwa zainteresowani książkami, które pozwalają pogłębić wiedzę. Pani Maria Thun tych książek wydała kilka. Dotyczy to nie tylko kalendarza biodynamicznego, ale również na przykład działań w ogrodzie, ale też innych książek i artykułów. Zapraszam do sklepu internetowego uprawiaj.pl, który między innymi dystrybuuje książki wydawnictwa Otylia, o którym mówiłem. Natomiast nie jest to sklep, który jest dedykowany tylko i wyłącznie rolnictwu biodynamicznemu, ale ma też bardzo ciekawe produkty, jak na przykład narzędzia ogrodnicze, które są rekomendowane przez do upraw biodynamicznych.
dynamicznych. Ma też inne rzeczy, na przykład poradniki, które nie dotyczą, czy książki, które nie dotyczą stricte rolnictwa biodynamicznego, ale myślę, że są ciekawe i dobrze uzupełniają tą wiedzę. No i na końcu znajdują się również nawozy naturalne. Jeśli chodzi o preparaty biodynamiczne, to zasada mówi, że raczej nie powinny być sprzedawane. Mówię raczej, bo na świecie w tej chwili jest tak, że no, wszystko jest na sprzedaż, natomiast w założeniu tym pierwotnym preparatami nie powinno się handlować, tylko powinny być tworzone w gospodarstwie. Żeby podsumować, no, przede wszystkim chciałem zacząć od aspektu ekologicznego. Musimy pamiętać, że Rudolf Steiner był jednym z pierwszych obserwatorów degradacji środowiska. To on zwraca uwagę na to, że na skutek nadmiernej eksploatacji niszczymy środowisko i jakby już wtedy zwrócił uwagę, że ten kierunek, ten proces, który się wtedy zaczął poprzez stworzenie nawozów sztucznych nie prowadzi do niczego dobrego, wręcz przeciwnie, no i skutek widzimy teraz. Drugim bardzo istotnym elementem, na który też zwrócił uwagę Steiner, a rolnictwo konwencjonalne o tym na wiele lat zapomniało, to jest podkreślenie nie tylko płodozmianą, ale nawożenia organicznego, którego teraz bardzo tak dramatycznie wracamy, na korzyść nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, które bardzo, bardzo to szkodliwe. Trzeci aspekt ekologiczny, który też przez wiele lat był zapomniany, to prawdziwa rola zwierząt w gospodarstwie, mnogość, czyli bioróżnorodność oraz potrzeby respektowania potrzeb naturalnych tych zwierząt i ich dobrostan. Krowy, symbol krów z rogami, to jest taki symbol, który jest często przytaczany, bardzo dużo krów nie ma krowów, a jak się okazuje, są one potrzebne. No to, co do tego absurdu, do którego doszło w produkcji jajek metodą klatkową, no, i w ogóle takiego działania niehumanitarnemu, stanowczo się wiele osób sprzeciwia, wszyscy, którzy interesują się ekologią, bardzo to mocno robią. A było to, zaczęło się to przecież w 1924 roku, bardzo, bardzo dawno temu, kiedy jeszcze takiego problemu nie było. Jeśli chodzi o aspekt ekonomiczny, to przede wszystkim to, co już powiedziałem wcześniej, niestety te produkty rolnictwa biodynamicznego są o kilkanaście procent droższe od ekologicznych. To jest trend, który jest wszędzie na świecie, ale też warto na to spojrzeć jakby całościowo, znaczy przez swoją jakość te produkty gwarantują dużo większą jakość odżywiania organizmu, odporność na choroby i per saldo, patrząc na wydatki, które ponosimy w życiu, stanowczo się nie zgadzam, że te produkty są droższe. One są po prostu lepsze. Można je i dają więcej, dużo więcej korzyści niż te produkty takie masowe, które mamy na co dzień. Drugim bardzo istotnym aspektem ekonomicznym jest to, że popyt na produkty cały czas wzrasta. Nie maleje, tylko wzrasta. W związku z tym producenci mają gwarancję tego, że rozwijanie gospodarstw biodynamicznych ma bardzo dobrą przyszłość, jest stabilne w stosunku do zawirowań na rynkach, czego nie można powiedzieć o normalnych produktach. Jest rynek popytu na całym świecie, w związku z tym ten trend się będzie utrzymał jeszcze przez bardzo długi czas. Czyli warto myśleć o tym, żeby swoje gospodarstwo przestawiać na biodynamiczne. No i oczywiście ta najistotniejsza rzecz, że rolnicy korzystają z premii, czyli dostają ze swoje produkty więcej niż rolnicy ekologiczni, nie mówiąc już o konwencjonalnych, którzy tutaj no w ogóle trudno ich porównać.
ten trend odchodzenia od rolnictwa konwencjonalnego na korzyść rolnictwa ekologicznego też będzie powodował, że rolnicy biodynamiczni zawsze będą w pewnym sensie elitą na tym rynku. Wreszcie aspekt naukowy. Efektywność biodynamiki potwierdzają wieloletnie obserwacje naukowe. Właśnie to jest ważne, że mamy ten długi okres, kiedy te obserwacje są prowadzone. Głównie chodzi tutaj o element żyzności gleby i jakość żywności. To są dwa takie elementy, które bezwzględnie cały czas obserwuje się, że w produktach biodynamicznych niezmiennie te dwa elementy są przeważające, jeśli chodzi o jakość. Należy pamiętać, że rolnictwo biodynamiczne opiera się na holistycznym rozumieniu zarówno człowieka, roślin, zwierząt, ziemi, całości kosmosu, czyli trudno jest tutaj patrzeć na jakiś wyrwany aspekt. To podejście holistyczne dopiero w tej chwili zaczyna rzeczywiście w nauce dominować i widać, że to podejście to jest taki kierunek w dobrą stronę, który tutaj cały czas rolnictwo biodynamiczne posiada. Należy też pamiętać, że ten aspekt naukowy w odniesieniu do rolnictwa, a w ogóle do metody biodynamicznej, jest ściśle związany z doskonaleniem metod badawczych. Dyskusja na temat stosowania preparatów w bardzo dużym rozproszeniu, czy dążenie do rozumienia ludzkiej natury w sposób całościowy, to są takie elementy, które naukowe, które no, cały czas wymagają jeszcze dopracowania. Tutaj dobrym przykładem jest są takie bardzo współczesne gałęzie nauki, jak na przykład biologia kwantowa, czyli analiza procesów zachodzących w organizmach z wykorzystaniem wiedzy fizyki kwantowej. To jest nowa wiedza, natomiast ona pokazuje bardzo dużo elementów, które są potwierdzone empirycznie w obserwacjach, nie doczekała się jeszcze dobrego wyjaśnienia. Także kończąc, chciałem Państwa zapytać, jak myślicie, czy rolnictwo biodynamiczne to jest coś, co powstało 100 lat temu, ma taką tradycję i jest po prostu gałęzią rolnictwa ekologicznego? Czy może rzeczywiście jest to jakieś innowacyjne działanie, taki trend w ekologii w XXI wieku, który staje na zaczyna nas wspierać w problemach, które są wielkim wyzwaniem dla ludzi na całej Ziemi, zmiana klimatu, pogorszenie się bioróżnorodności, utraty całych dziesiątków gatunków, wyjałowienie gleby i wszystkich tych rzeczy, które są wyzwaniem dla nas. Myślę, że rolnictwo biodynamiczne łączy te dwie rzeczy. Ma prawie stuletnią tradycję, bo 100 lat będzie w 2024 roku. Jak również nagle okazuje się, że jest bardzo innowacyjne, nowoczesne i daje rozwiązania, które przystają do czasów, w którym jesteśmy. Tyle przygotowałem na dzisiaj. Bardzo dziękuję Państwu. Zapraszam do zadawania pytań. Będzie ze mną mój kolega, pan Waldemar Fortuna, który od wielu lat jest inspektorem rolnictwa ekologicznego i biodynamicznego. Również doradza w kwestiach tego rolnictwa i w dwójkę postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania. Bardzo proszę. Może tak. Czy ktoś wie, jak wygląda sprawa dofinansowań lub dotacji do projektów związanych z Demeter dla rolnictwa ekologicznego? Takowe istnieją, ale czy Demeter także podlega pod tą definicję? Oczywiście, że tak. Rolnictwo biodynamiczne
to są rolnicy ekologiczni, którzy mają takie same prawa jak wszyscy inni, więc jak najbardziej korzystają z tej premii. Proszę zwrócić uwagę na to, że to jest dodatkowa korzyść, którą mają z założenia tego, że to jest ekonomicznie samowystarczalne, a jednocześnie ma prawo do tej. Czy jest jakaś zorganizowana pomoc dla startujących gospodarstw? Oczywiście, że też tak odpowiem, że jest. To znaczy pierwsza rzecz to jest kwestia takiej podstawowej informacji, na czym polega przestawienie się na biodynamikę. My organizujemy takie szkolenie, gdzie pokazujemy, jak na czym to polega, jak wygląda proces przestawienia się. Tutaj muszę zaznaczyć, nie powiedziałem tego w prezentacji, ponieważ zależało mi, żeby ona była ogólna, że nie można być biodynamicznym w części. Trzeba całe swoje gospodarstwo przestawić na ekologię i wtedy dopiero można starać się o to, żeby przestawić gospodarstwo na biodynamiczne. Czyli jeżeli ktoś jest rolnikiem konwencjonalnym, musi przestawić się w 100% na ekologię i dopiero w momencie, kiedy jest rolnikiem ekologicznym, może dążyć do przestawienia się na rolnictwo biodynamiczne. A rolnikiem ekologicznym można być tylko w części w Polsce. Moje pytanie, gdzie można dostać produkty Demeter w Polsce? Czy są one jedynie dostępne bezpośrednio do rolników? Nie, proszę Państwa, produkty Demeter są na półkach. Są na półkach w sklepach. Może nie będę wymieniał nazwy sieci sklepów, ale proszę zwrócić uwagę w sklepach ekologicznych albo w sklepach z kosmetykami naturalnymi na logo. I ja myślę, że to logo identyfikuje te produkty. Jak Państwo już rozpoznajecie to logo, to bardzo szybko zobaczycie. W małych ośrodkach też są sklepy ekologiczne małe. Najlepszym przykładem, takim najlepszym testerem, jeżeli Państwo chcielibyście spróbować, to są sklepy z winami. Dlaczego? Ponieważ jakoś się tak stało, że dystrybutorzy win bardzo szybko zobaczyli niszę wyjątkowej jakości tych win i są bardzo dobrze wyedukowani. W związku z tym prawie w każdym sklepie dobrym z winem możecie Państwo wejść, zapytać się o wino certyfikowane w Demeter albo biodynamiczne i podyskutować ze sprzedawcą na temat tej metody. Natomiast w sklepach z żywnością czy z kosmetykami bardzo często się tak zdarza, że personel jeszcze nie ma tej wiedzy i nie potrafi po prostu odpowiedzieć na pytania klienta, bo po prostu ich nie zna. Chcemy stworzyć gospodarstwo biodynamiczne, permakulturowe. Ewentualnie osadę rodową łączą z biodynamiką. No, fantastycznie, zapraszam do kontaktu, jak będziecie Państwo mieli jakieś konkretne pytania albo projekty, albo chcielibyście coś wspólnie omówić. Oczywiście nie ma żadnego problemu. Proszę jeszcze o pytania. Ile czasu jeszcze potrwa webinar? No to zależy od Państwa od pytań. Ja jestem do Państwa dyspozycji. Warto utworzyć katalog, w którym tacy rolnicy mogliby się rejestrować, zgadzając się na przetwarzanie danych. I ja myślę, że to jest coś takiego, że to jednak jest pewnego rodzaju nisza i my mamy kontakt z większością tych rolników. Musicie Państwo pamiętać, że w Polsce rolnictwo ekologiczne też jest w pewnym momencie w pewnym sensie certyfikowane, w związku z tym inspektorzy, którzy dokonują inspekcji gospodarstw ekologicznych, mają tą wiedzę o tych osobach, które chcą przestawiać się na biodynamikę i my tą wiedzę też mamy
właśnie z tego źródła. W związku z tym wiemy, kto chce się przedstawić. W związku z tym nie ma potrzeby, żeby taki katalog stworzyć. To raczej jest kwestia taka, żeby aktywnie promować tę wiedzę, którą się przedstawiłem i ją pogłębiać, niż robić taką bazę danych, która tą wiedzę mamy. Prosicie Państwo o link o Karłowskim. Wystarczy wpisać Stanisław Karłowski i na pewno o tym filmie się zaraz ukaże na pierwszej stronie. To jest bardzo łatwo dostępne. Tak, tutaj Państwo piszecie rzeczywiście wszystkich tych, którzy chcieliby się dowiedzieć więcej o gospodarstwach. Proszę wejść na demeter.net, czyli Demeter International, tam jest zapadła dotycząca gospodarstw. Natomiast RODO obowiązuje wszędzie, w związku z tym gospodarstwa, które nie chcą się ujawniać, po prostu tego nie robią. I jak zobaczycie Państwo dane, to jest lista, jest ilość gospodarstw pokazana, a wskazane konkretne gospodarstwa są, jest ich nieadekwatnie mniej, ponieważ są też takie gospodarstwa, które po prostu tego nie chcą i się nie prezentują. Tutaj jest komentarz z Litwy, że Państwo macie bardzo zaawansowany ruch biodynamiczny. Rzeczywiście tak jest, natomiast proszę pamiętać, że Państwo jesteście bardzo małym krajem i gospodarstw jest siłą rzeczy dużo mniej niż w krajach dużych, bardziej rozwiniętych. Natomiast chętnie bym o tym rozwoju rolnictwa biodynamicznego na Litwie, a właściwie w krajach bałtyckich podyskutował. Także jeżeli miały Pani ochotę, bardzo, bardzo chętnie, gorąco zapraszam do kontaktu, bo chętnie ten kontakt podejmę z Panem. Czy do uzyskania certyfikatu Demeter niezbędne jest używanie podczas uprawy narzędzi miedzianych? Odpowiedź jest oczywiście nie jest to konieczne. W zasadzie całość działań sprowadza się do tych trzech elementów, które powiedziałem na początku. I do tego samodoskonalenia. No, są osoby, które mają wybór. Te narzędzia są bardzo ciekawe i też źródło pochodzenia i przyczyny, dlaczego te narzędzia są takie szczególne, też są ciekawe. Natomiast myślę, że to jest już kwestia na inny czas, żeby takie coś zaprezentować. Ewentualnie dla tych, którzy są zainteresowani, to może sprzedawcę proszę się skontaktować ze sklepem i zapytać, jak te narzędzia się mają do innych. Ja nie chciałem tutaj na to odpowiedzieć, bo to nie jest przedmiotu naszego dzisiejszego spotkania. Jeśli ktoś wie, jak to robić, to może sam wytworzyć na przykład preparat do oprysku i jest to bardzo długotrwałe, ale da się zrobić. Proszę Państwa, to jest coś takiego, że musicie popatrzeć na cykl życia gospodarstwa roczny. Tak? Pory roku determinują pewne działania agrotechniczne, jak również determinują zbieranie na przykład tych roślin, które potem są potrzebne do preparatu. Czyli przygotowanie preparatu, można powiedzieć, jest na następny sezon. I to dotyczy wszystkich preparatów. Natomiast wynika to jakby z cyklu rocznego. Oczywiście można też udostępniać preparaty ze swojego gospodarstwa. To jest taka sytuacja idealna, kiedy możemy je wytworzyć. No, tutaj też dobrym przykładem są na przykład winnice, które nie mają przeżuwaczy, czyli nie mają tego źródła, tego podstawowego preparatu. I najróżniejsze rozwiązania są stosowane od owiec, które żyją w tych międzypasach, winnicach,
jakby się wypasają, do pozyskania nawet komercyjnego poprzez współpracę z innymi. Tutaj sugestia jest taka, żeby właśnie współpracować z gospodarstwem, które ma krowy w najbliższej okolicy, więc taka kooperacja też jest możliwa. Jak opiekarz, w jaki sposób mogę zgłosić się do certyfikacji swojej chleby? Ja myślę, że ważną rolą w całym procesie działania mają inspektorzy i doradcy. Tutaj ta rola doradcy jest chyba najważniejsza. Kontakt z doradcą pozwala jakby po pierwsze skrócić drogę pozyskiwania pewnej wiedzy. W związku z tym warto się skontaktować z doradcą. Tutaj mamy Waldka, który pewnie od razu mógłby odpowiedzieć na pytanie. Można też się skontaktować z gospodarstwem w Juchowie, które ma przecież piekarnię i jest gospodarstwem organicznym, produkuje właśnie takie produkty, znaczy wszystkie produkty, które są na tym są biodynamiczne. W związku z tym pan jako piekarz z piekarzem pracującym w tym gospodarstwie nawiąże od razu kontakt i praktyka się dowie, jak to zrobić najlepiej, jak mogę. Tutaj pytacie Państwo również o to, o książki dotyczące preparatów. Ja bym znowu proponował, żeby przejrzeć książki, które przygotowała Otylia, wydawnictwo Otylia. Są tam również książki o preparatach. Takim też źródłem pozyskania tych książek jest sklep albo nasz strony internetowej, albo też takie dwie podstawowe, które są w sklepie w Juchowie. No właśnie, są dwie jednostki certyfikujące BioExpert i AgroBiotest. Teraz pytanie było, kto certyfikuje gospodarstwa biodynamiczne. Mamy w Polsce dwie takie jednostki na 12 działających. Jeszcze raz powtórzę, nazywa się BioExpert i AgroBiotest. Możecie Państwo znaleźć do nich kontakt. No i zadawać te pytania, które są do nich skierowane. Czy w rolnictwie biodynamicznym wielkoobszarowym stosuje się wszystkie te same techniki, co w małym ogródku biodynamicznym, na przykład na przykład preparaty biodynamiczne na 1000 hektar? Dokładnie się tak dzieje. Największe, mamy dwa gospodarstwa w okolicy 2000 hektarów i rzeczywiście to jest tak, że na tych gospodarstwach też są wszystkie te zasady stosowane, o których powiedziałem. Najlepszą referencją jest gospodarstwo w Juchowie. Warto go odwiedzić, bo są otwarci i zapraszają. To jest pod Szczecinkiem i po prostu zobaczcie, jak to wygląda, bo to oczywiście jest szczególna wiedza i przygotowanie tych preparatów w takiej wielkiej skali i ich stosowanie, no, po prostu warto. Pytaniu o tę wielkoobszarowość jest jedna rzecz, którą chciałem dodać. Warto wiedzieć o tym, że celem takiego gospodarstwa jest to, żeby było bioróżnorodne. Bardzo często wielkoobszarowe gospodarstwa mają taką monokulturowość w sobie, co albo wyklucza, albo bardzo utrudnia działanie tej osoby. Tutaj takim przykładem może być ta sytuacja ataku różnych szkodników, które w produkcji biodynamicznej powinno być niezauważone. Natomiast szkodniki, które rzeczywiście atakują bardzo skutecznie monokulturowe gospodarstwa, no to ta monokultura powoduje, że po prostu pewna równowaga została niestety zachwiana. W jakim województwie jest gospodarstwo w Juchowie? Gospodarstwo w Juchowie jest w województwie zachodniopomorskim. Proszę zobaczyć stronę. Strona się nazywa juchowo.org.
i to jest, to jest łatwo zapamiętać, bo to jest Fundacja imienia Stanisława Karolskiego, tego właśnie założyciela ruchu, który patrzę na jeszcze pytania Państwa. Proszę oczywiście zadawać, jak chcecie. Czy preparaty biodynamiczne wytwarza się samemu? Oczywiście to jest ideał, żeby to było najlepiej. Natomiast przy rolnicy, którzy są bardziej zaawansowani, zdecydowanie robią to samemu. Dobrym przykładem jest gospodarstwo, które wytwarza tą borówkę amerykańską, które jest bardzo ciekawym w ogóle przykładem drogi pewnego rolnika, który odziedziczył gospodarstwo, które było bardzo, na bardzo słabych ziemiach, bardzo małe, i doprowadził to do niesamowitej perfekcji, gdzie pierwszy ma produkt, który jest wyjątkowy w skali świata. Po drugie, jakość tego produktu jest też szczególna. No a po trzecie jest właśnie stosowanie tej metody i harmonii i najróżniejszych takich działań, które wynikają z tego pogłębienia wiedzy i działania takiego, które jest zdolne do perfekcji tego, co powiedziałem wcześniej. Czy jest jakieś gospodarstwo niedaleko Trójmiasta? No oczywiście gospodarstwa biodynamiczne w Polsce są rozproszone w zasadzie w całym kraju. W związku z tym ja myślę, że tutaj ja bym inaczej pytanie, znaczy proponował, żeby inaczej na to spojrzeć. Zobaczyć, że bardziej gospodarstwo powinno mieć wszystkie te elementy, czyli być bioróżnorodne, ale jednak specjalizacja jest. Ktoś hoduje kody, kozy, ktoś ma ogród, sad, ktoś jeszcze inny prowadzi gospodarstwo produkujące towarowe czy gospodarstwo warzywne. Każdy jest trochę inny, to chyba się profiluje. W związku z tym zamiast patrzeć geograficznie, to lepiej się zastanowić, kogo co interesuje, czy produkcja ziół, czy produkcja zbóż, czy hodowla zwierząt. I pod tym kątem prosiłbym o kontakt poza webinarem. Postaram się wskazać takie gospodarstwo, które najbardziej pasuje do profilu, które Pani. Ktoś pyta, czy w związku z bezpłatnym biletem można pozyskać materiał, który jest. Ja tutaj zapraszam tą osobę do zobaczenia znowu naszej strony internetowej, bo tam jest bardzo dużo informacji. One są, jest więc wręcz dużo więcej niż w tej prezentacji. Natomiast w momencie, kiedy by pojawiły się jakieś dodatkowe, szczegółowe pytania, to oczywiście prosimy o kontakt. Chętnie każdemu pomożemy i nawiązać kontakt i ewentualnie współpracę albo pomożemy rozwiązać problem, który by ktoś miał. Bardzo dużo Państwa pytań jest dotyczących listy tych gospodarstw, które są biodynamiczne. No tutaj muszę niestety przeprosić, że tak jak powiedziałem, ze względu na RODO raczej jest to niemożliwe, żeby taka lista się pojawiła. Jak również troszeczkę się boję, że nie ma to sensu. Znaczy, to raczej można by było się zapytać, czy można
przygotować listę sklepów, które dystrybuują takie towary. Takiej listy nie ma, bo po prostu jesteśmy na takim etapie rozwoju, że no, jeszcze się nikt nie specjalizuje, może poza winami, gdzie rzeczywiście takie, że sklepy z winami zaczynają się specjalizować, pojawiają się takie sklepy, które sprzedają tylko tak zwane zielone butelki, czyli sprzedają na ekologiczne lub z tymi wyższymi certyfikatami, czyli powiedzmy biodynamiczne. Natomiast generalnie nie mamy takich sklepów, które specjalizowałyby się w produktach Demeter. Natomiast w sklepach z produktami ekologicznymi jak najbardziej te produkty Demeter można znaleźć. Czy biodynamika jest związana w jakikolwiek sposób z jakąś filozofią lub religią? Czy biodynamicy spotykają się z oskarżeniami o zabobony? Proszę Państwa, biodynamika jest częścią rolnictwa ekologicznego, która została stworzona przez jedną osobę, która również miała zasługi w innych obszarach, jak na przykład edukacji. Rzeczywiście są osoby, które z tego kręgu filozofii steinerowskiej albo dochodzą do biodynamiki, albo szukają tam jakby spełnienia swojego. Więc jak najbardziej rolnictwo biodynamiczne wiąże się z osobą Rudolfa Steinera, a Rudolf Steiner był osobą renesansu, miał wiele zainteresowań. Pozostawił sobie po sobie bardzo dużo materiału, zrobił 5000 wykładów, z czego 4500 są w formie stenogramów spisane i dystrybuowane. A my rozmawiamy tutaj tylko o jednym takim fenomenie, czyli o kursie rolniczym, gdzie było 8 wykładów. Czy są zorganizowane? Czy są organizowane jakieś wizyty studyjne do poszczególnych gospodarstw, aby zobaczyć, jak to w ogóle funkcjonuje? Oczywiście, że tak. To znaczy tutaj po pierwsze robimy takie wizyty przy okazji osób, które są prominentnymi doradcami i przyjeżdżają z wizytą do Polski, żeby mógł każdy skorzystać. Przykładem też dobrym jest planowana teraz wizytowanie sadów ekologicznych, które się chcą przestawić na biodynamikę. To po prostu jest prościej porozmawiać z praktykiem, który się zajmuje danym obszarem, w tym wypadku sadami, i po prostu praktycznie się dowiedzieć o różne rzeczy. Jeżeli to pytanie wiąże się z jakimś konkretem dotyczącym naszego działania jako stowarzyszenia, to bardzo proszę oczywiście o kontakt ze mną i ja postaram się to przedyskutować z Państwem i znaleźć takie rozwiązanie, które byłoby dobre. Tutaj jest też oczywiście podkreślenie, że Rudolf Steiner to jest związany z antropozofią, więc jak najbardziej jest to ten krąg czy prąd filozoficzny, który tutaj, z którego się w pewnym sensie biodynamika wywodzi. Jest takie pytanie dotyczące przysłów ludowych i odniesienie tego do kalendarza biodynamicznego. To jest o tyle ciekawe, że Steiner zwrócił uwagę na mechanikę, astrofizykę i mechanikę działania jakby planet i całego tego układu, że położenie Ziemi zachodzi takie tak zwane zjawisko precesji, czyli położenie Ziemi jednak cały czas mimo tej cykliczności trochę się zmienia, w związku z tym też jest pewna zmiana
minimalna klimatu, a wpływa to praktycznie na to, że w zasadzie takie przysłowia ludowe działają przez 100 lat, a potem już być może to działanie się osłabia albo przestaje to działać. Natomiast co do sytuacji, w której też tutaj Państwo ktoś zwrócił uwagę na to, że jak jest bardzo zła gleba, to nic nie urośnie, to jednak nie do końca się zgodzę, możemy pokazać to gospodarstwo, gdzie rzeczywiście naprawdę była ziemia bardzo wyjałowiona. Zresztą najlepszym przykładem tutaj jest właśnie Juchowo, gdzie był zdegradowany, potwornie zniszczony PGR, który był konsekwentnie, żyzność ziemi była odbudowywana przez 18 lat, bo w tej chwili jest 18-lecie tego gospodarstwa i jakby dramatycznie udało się zmienić tą sytuację z gleb, które są bardzo słabe. W tej chwili jest to gospodarstwo, które ma wyjątkowe wyniki. W związku z tym też chciałem zwrócić uwagę na to, co jest fundamentem, żebyśmy nie niszczyli ziemi, żebyśmy zostawiali ją taką, jaka naszym dzieciom, taką, jaką żeśmy zastali. Natomiast podnoszenie żyzności gleby jest rzeczywiście takim ruchem, który wiąże się z stronnictwem biodynamicznym i to jest działanie, które jest w tej chwili globalne ze względu na degradację, która jest taka duża. Proszę jeszcze o pytania. Państwo pytacie tutaj o Wielkopolskę jako o region rolniczy. Rzeczywiście tutaj jest, no, Szelejewo to jest jakby centrum Wielkopolski tej rolniczej, bo to jest koło Gostynia. Mamy tutaj rolników, którzy przestawiają się, dążą do tego, żeby być rolnikami biodynamicznymi, ale jeszcze w tej chwili nie są. Natomiast ja myślę, że Wielkopolska jak najbardziej ma szansę być takim miejscem, gdzie ten ruch biodynamiczny bardzo szybko się rozwinie i jest bardzo dużo różnych takich elementów, które można by powiedzieć sprzyjają temu. Po pierwsze jest sytuacja taka, że rolnicy przez dużo wielkoobszarowych gospodarstw, które są raczej nie dążą do tego, żeby być biodynamicznymi. Mamy mnóstwo takich lokalnych działań, które mają zaktywizować tych rolników, którzy mają mniejsze obszary i rolnictwo biodynamiczne jest jak najbardziej jakby alternatywą do tych działań i wiem, że takie inicjatywy tutaj są. Pytacie Państwo, jakiś szczególny mechanizm taki, który z tą bioróżnorodnością się wiąże. Stowarzyszenie Demeter zaczęło się aktywizować w takim działaniu, które się nazywa Pasy Kwietne. Polega na tym, żeby wprowadzić naturalną formę ochrony roślin tam, gdzie wcześniej były stosowane pestycydy. No i ta metoda jest bardzo ciekawa. Znowu muszę się odnieść do Juchowa, gdzie są badania na ten temat robione. Polega to na tym, że owady, które są agresorami dla szkodników pól, do swojej diety podczas rozmnażania potrzebują pyłku i nektaru, czyli białka i węglowodanów roślinnych i po prostu wysiewanie pasów kwietnych wzdłuż pól sprowadza te owady w dużych ilościach, które żerują na szkodnikach, a jednocześnie korzystają z tych pasów i jednocześnie działają tak, jakby taki naturalny środek ochrony roślin. To jest metoda, która znowu kiedyś była absolutnie normalna, bo miedzy były pełne bioróżnorodności, a w tej chwili jest okrzyknięta jako coś nowego i innowacyjnego. Czy ktoś próbował współpracować z inspektorami rolniczymi w obszarze promowania rolnictwa naturalnego, perma lub bioróżnorodność?
Czy to w ogóle ma sens, takie aktywizowanie do wspólnych działań w ramach jakichś regionów? Proszę Państwa, rola inspektora jest trochę inna. Oczywiście jednostki certyfikujące mają bardzo dużą wiedzę na temat w ogóle gospodarstw, które certyfikują, w związku z tym rzeczywiście mogłyby taką rolę w jakimś ograniczonym zakresie pełnić. Natomiast taką rolę powinni pełnić doradcy, którzy tych doradców, w przypadku doradców biodynamicznych niestety nie ma wielu w Polsce. Natomiast oni powinni przejąć tego typu inicjatywę i jakby to promować. Myślę, że to jest zadanie dla nas wszystkich, żeby zacząć to promować, żeby ten ruch rzeczywiście jakoś skutecznie kierował od rolnictwa konwencjonalnego do właśnie takiego, jak ktoś chce, czyli ekologicznego, a potem jeszcze może wyżej. Tutaj też muszę powiedzieć, że Demeter to nie jest jedyna marka, która jest jakby wyższym certyfikatem niż ten zielony listek ekologiczny. Tutaj rolnik też ma wybór tych innych dróg. Natomiast jest ich niewiele, jest ich po prostu kilku. Czy jacyś rolnicy obcokrajowcy zdecydowali się na prowadzenie rolnictwa Demeter w Polsce? Oczywiście tak, jest ich kilku. I no, nie wiem, co jeszcze powiedzieć, bo to jest tak, że z jednej strony po pierwsze znowu przytoczę Juchowo po raz kolejny, gdzie jest to projekt wielonarodowy, który jakby zmienił rzeczywistość takiej strasznej post-PGR-owej wsi. Z drugiej strony są osoby, które decydują się tutaj, ponieważ kusi ich jakość ziemi albo no jeszcze inne powody prywatne czy rodzinne powodują, że zakładają takie gospodarstwa i z powodzeniem je tutaj u nas prowadzą. Przepraszam, nie zrozumiałem tego pytania, może je przeczytam. O zmianie wpływu ciał niebieskich w związku z upływem czasu. Bardzo zrozumiałem, o co chodzi. No, to jest tak, że czas jest elementem fizycznym takim samym jak inne jednostki w układzie fizycznym. W związku z tym nie bardzo to rozumiem. No, absolutnie uważam, że ten kalendarz dla tych osób, które chciałyby wiedzieć więcej, wymaga zgłębienia, analizy i takiego podejścia, które opiera się o dobrą wiedzę astronomiczną. Aha, w rolnictwie biodynamicznym prowadzenie różnorodności biologicznej stanowi minimum 10% powierzchni gospodarstwa. Oczywiście dotyczy to tego otoczenia, które jest, że no, nie wszystko w 100% musi być zagospodarowane. No. Te nieużytki też mają bardzo istotną funkcję. To pytanie dotyczące przesunięcia ziemi względem innych ciał niebieskich w czasie 100 lat. No to jest kwestia taka, że Steiner wskazał na to, że nie możemy sięgać do przysłów średniowiecznych, bo być może one już nie działają. Natomiast Steiner również mówił, że bardzo ważna jest obserwacja swojego gospodarstwa i jakby spojrzenie na te prawidłowości, które zachodzą u mnie, tak, w moim gospodarstwie, a nie gdzieś dalej. Ponieważ są najróżniejsze lokalne rzeczy, które po prostu być może nie zostały zauważone, a są zjawiskiem, które jest periodyczne w swoim gospodarstwie i no nie można się trzymać tego w ten sposób, że jest to jakiś dogmat albo jest to wzór matematyczny, do którego podstawiamy dane, tylko patrzymy na to jako na wskazówkę, w jaki sposób należy pewne rzeczy wykonywać.
No tak, są jeszcze z innych krajów, są Holendrzy, którzy tutaj działają. No, tutaj obrót, znaczy jest, na przykład są osoby, które przyjechały z Ukrainy, które są rolnikami ekologicznymi, pracują w gospodarstwach, ale mają doświadczenie, które przywieźli ze swojego kraju, takie ekologiczne, w związku z tym to nie są tylko osoby z Europy Zachodniej. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mam jeszcze 8 minut. Bardzo proszę o pytania. Tak, tu jest pytanie dotyczące początku stulecia. Rzeczywiście bardzo ciekawym fenomenem w Polsce jest gmina Kobierzyce, gdzie to wszystko powstało. To jest w zasadzie w tej chwili prawie że dzielnica Wrocławia. To znaczy, nie wiem, ile jest od centrum, może kilka lub kilkanaście kilometrów są te Kobierzyce. Jest to w tej chwili jedna z najbogatszych gmin w Polsce, dzięki temu, że władze bardzo dynamicznie zaczęły działać i dały nam pozwolenie na fabryki i firmy różne typu Amazon, firmy koreańskie, najróżniejsze. Więc jest to okres, jest to miejsce, które jest bardzo zaawansowane gospodarczo i świetnie działa, ale nikt nie skierował się w tym naturalnym kierunku, żeby w tej gminie promować rolnictwo ekologiczne. W związku z tym można odwiedzić miejsce, gdzie ten kurs Rudolf Steiner przeprowadził. To jest siedziba władz w Kobierzycach. Ten pałac stoi, jest bardzo ładnie wyremontowany, bo gmina finansowo bardzo dobrze stoi. Jest do tego piękny park. Natomiast nie słyszałem o rolnikach, którzy myśleliby o biodynamice w tamtym okresie. Czy można gdzieś pojechać jako wolontariusz? Oczywiście, że tak. Tutaj proszę się skontaktować ze mną po webinarze. Ja podam kontakt do osoby, która no, zajmuje się w Juchowie kwestią właśnie wolontariatu. Tam jest tych wolontariuszy bardzo dużo. Oni funkcjonują no, w różnych okresach czasu. Tak? Znaczy, to jest tak, że ktoś może dłużej, to zostaje dłużej, ktoś jest krócej, to ma krótszą, ale cały czas ta wymiana jest i edukacja jest, a praca jako wolontariusz, czy w ogóle zaangażowanie się w pracę w ruchu biodynamicznym, to chyba jest najlepsza rzecz, praktycznie poznać i móc to zastosować. Tu jest jeszcze Uniwersytet Ludowy w Grzybowie, który jest takim ciekawym miejscem, który prowadzi edukację. Szkoda, że pan Waldemar nie miał możliwości się wypowiedzieć. Pan Waldemar ma możliwość się wypowiedzenia, się tylko proszę zadać pytanie. Waldemar, chętnie odpowiesz, prawda? Proszę jeszcze raz napisać pytanie, na które miałby Waldek się wypowiedzieć. Czy są jakieś plany na najbliższą przyszłość, jeśli chodzi o biodynamikę? Jeśli chodzi o stowarzyszenie, no to my mamy dużo planów. Tutaj głównie, znaczy, może prosiłbym o doprecyzowanie pytania, a ja powiem tak ogólnie. Po pierwsze, zależy na tym, żeby wypracowana ta wiedza w wielu krajach w jakiś sposób pojawiła się w języku polskim, ponieważ jest dużo bardzo ciekawych zagadnień związanych z które powstały w oparciu o doświadczenia rolników biodynamicznych i ludzi, którzy to obserwują. Ta wiedza niestety jest niedostępna w języku polskim.
W związku z tym w formie takiej uproszczonej, nie książek, tylko artykułów, bardzo nam zależy na tym, żeby tą wiedzę udostępnić, bo ona jest dostępna tylko w innych językach, trzeba po prostu to przetłumaczyć, albo te najciekawsze rzeczy. Po drugie, no, bardzo nam zależy na tym, żeby zgłębiać pewne elementy wiedzy, którą można wykorzystać, na przykład preparaty. Tylko okazuje się, że ponieważ każdy preparat do czego innego służy, może warto skupić się na takich szczególnych działaniach niektórych preparatów. Mam na myśli tutaj ten preparat walerianowy, czyli z kozu lekarskiego. A to, co mam na myśli, to jest możliwość uodpornienia roślin na przymrozki w momencie, kiedy kwitną. To jest coś takiego, co jest no, bardzo szczególną wiedzą, którą warto udostępnić. Panie Waldku, czemu produkty biodynamiczne są lepsze od normalnych? Czy są w niej jakieś magiczne właściwości, nie podlegają tym kosmicznym wpływom? Ja myślę, że to jest takie, znaczy może Waldek, to ja odpowiem. Po pierwsze, myślę, że jakby stopniowanie, co jest lepsze od czegoś innego, to jest tutaj w przypadku takiej materii jak rolnictwo, no, to jest po prostu inne, tak? To jest jedna z dróg, którą możemy wykorzystać w swoim gospodarstwie. Na pewno jest bardzo duża baza danych empirycznego wykorzystania tej wiedzy i to, że to działa. W związku z tym, a czemu produkty biodynamiczne są lepsze od innych? Bo po prostu mają więcej składników odżywczych, mają lepszy smak, mają większą trwałość, są uodpornione na patogeny najróżniejsze, które są i są po prostu czyste i zdrowe. Ja myślę, że to jest ważne. Czy mają jakieś magiczne właściwości? Ja jako inżynier z wykształcenia uważam, że to jest kwestia raczej metody badawczej i metody porównywania tych właściwości. No jeżeli osoby, które bardzo dużo korzystają z tych z pożywienia, mają dużo lepsze wyniki, no to takie badanie porównawcze wskazuje na to, że działanie tych produktów jest po prostu bardzo dobre dla organizmu. Bo podlegają kosmicznym wpływom. Te kosmiczne wpływy to jest pewien element całej tej metody, która zauważa, że ciała niebieskie wpływają na nas. No, chociażby sam Księżyc, wiemy, że wpływa na ludzi, mimo że nie wiemy dlaczego. Natomiast skoro tak jest, no to również może wpływać na rośliny. Akurat w przypadku Księżyca sprawa jest prosta, natomiast tutaj proszę zwrócić uwagę, że to jest holistyczne podejście, gdzie patrzymy nie tylko na jedną planetę naszego najbliższego satelity, tylko patrzymy na to, że jednak to oddziaływanie jest dużo bardziej złożone i te wpływy też są ważne dla nas. Czy w biodynamice pozyskuje się mięso od zwierząt do jedzenia? Tak, znaczy, oczywiście, że tak. Mięso jest też produktem. Chodzi o raczej dobrostan i bardzo humanitarne traktowanie zwierząt. Ale ten wątek tutaj jest ciekawy, ja może rozwinąłbym go w inny sposób. Mianowicie w chwili obecnej, ponieważ do wytworzenia preparatów są potrzebne elementy pochodzące od zwierząt. Następuje taki ruch dążący do tego, żeby były również preparaty, które są jakby wegetariańskie, które są przygotowywane na bazie tylko i wyłącznie roślin. Natomiast no, te zwierzęta, które są w gospodarstwie, mają służyć temu gospodarstwu, w związku z tym też powinny dawać mięso.
Czy w Polsce jest tylko jedno wasze stowarzyszenie szerzące ideę biodynamiki i dające certyfikaty? W związku z tym pytaniem chciałem podkreślić, że my nie dajemy certyfikatów. Kwestia certyfikacji to jest kwestia jednostek certyfikujących i tego procesu. W związku z tym my jako stowarzyszenie nie certyfikujemy gospodarstw. Idee biodynamiki, wiem, że są najróżniejsze inicjatywy, które to promują. My jesteśmy stowarzyszeni w organizacji, która jest międzynarodowa i która przez swoją międzynarodowość gwarantuje podobny standard jak w każdym innym miejscu na świecie. I ja myślę, że to jest istota. Natomiast tutaj należałoby rozróżnić biodynamikę jako metodę, od Demeter, jako od ruchu, który jeszcze dodatkowo ma certyfikować i dbać o jakość. Ponieważ również tu też dam tutaj przykład win i produkcji winnej. Są osoby, które owszem stosują zasady biodynamiki, pogłębiają tą wiedzę, natomiast nie widzą potrzeby certyfikacji z różnych powodów. W związku z tym tacy producenci oczywiście też są. I no, to jest kwestia jakiegoś otwartego wyboru. Jeżeli w przypadku win to też ma uzasadnienie, że są producenci win, którym zależy bardzo na tym, żeby promować tylko i wyłącznie własną markę i nie angażować się w inne i po prostu dbają o to, żeby wypromować swoją winnicę, są biodynamiczni, natomiast nie zależy im na tym, żeby albo nie zależą, albo być nie chcą, żeby mieć ten certyfikat Demeter. Zapraszam do sklepu z winami jakiegokolwiek. Każdy sprzedawca to Pani wskaże, są wina biodynamiczne też, które nie należą, które nie posiadają znaczka Demeter. Dziękuję za wskazanie książki. Chętnie ją przeczytam. Do osoby, która tutaj chciałaby to dyskutować, też zapraszam po webinarze. Proszę Państwa, proszę w takim razie, że już jesteśmy troszeczkę po czasie, prosiłbym o ostatnie pytania. Nie ma pytań. W takim razie bardzo gorąco dziękuję za uwagę. Proszę o ewentualny kontakt ze mną czy z Waldkiem. Proszę o czytanie strony. Proszę o wsparcie dotyczące naszego Facebooka, bo takiego wsparcia potrzebujemy. I bardzo dziękuję za zainteresowanie. Gorąco pozdrawiam. Do widzenia Państwu. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Do widzenia Państwu.